Kanał Niebajki prezentuje serię krótkich czytanek dla młodzieży. O życiu, pracy i relikwiach świętych patronów polskich. Zawsze żywi. Święty Jędrzej Żurawek, pustelnik. Grób. W kościele świętego Emerana pod górą Zabor, dziś Czechosłowacja. Obraz. Przedstawia świętego Jędrzeja w benedyktyńskim habicie, gdy się modli w swojej pustelni. Życie. Jędrzej Żurawek, rodem z Opatowca, leżącego blisko Wiślicy, postanowił żyć jako pustelnik, aby mógł łatwiej się uświęcić. Zwierzył się ze swym zamiarem rówieśnikowi swojemu, Benedyktowi. Spodobała mu się ta myśl Jędrzeja i obaj, za pozwoleniem rodziców, udali się w okolice Czechowa nad Dunajcem i tu pustelnię w lasach założyli. Niełatwe było życie pustelnicze. Daleka droga do kościoła w czasie ostrej zimy i gorącego lata bardzo była przykrą. Ludzie, których musieli spotykać, wyśmiewali się z nich. Dokuczał im również szatan, bo nasuwał im myśli zniechęcające ich do takiego życia. Wreszcie tęsknota za domem była także silną pokusą do opuszczenia pustelni. Lecz za łaską Bożą nad wszystkimi tymi trudnościami odnieśli zwycięstwo. Po kilku latach spędzonych w pustelni wstąpili do zakonu benedyktynów w Zaborze, dawniej Zabor na Węgrzech. Odprawili tu nowicjat i złożyli śluby zakonne. Następnie wrócili znów do pustelni, ale w okolicy Tręczyna. Rąbali tu drzewo dla klasztoru, karczowali las i wiele innych ciężkich spełniali prac. Zawsze posłuszni regule świętego Benedykta. Po 33 latach takiej mozolnej pracy, obostrzonej postami i czuwaniem w nocy, umarł Żurawek. A w 3 lata później Benedykt, któremu zabójcy przecięli gardło i do rzeki wag wrzucili. Jędrzeja i Benedykta zakonnicy benedyktyńscy w jednym pochowali grobie. Papież Kalikst IV, roku 1455, zaliczył ich do grona świętych. Legenda. Pewnego czasu zbójcy podczas kłótni zranili ciężko jednego spośród siebie. Nie chcieli jednak zostawiać rannego w lesie i postanowili zanieść go do celki, w której dawniej mieszkał święty Jędrzej. Lecz zanim go donieśli, ranny w drodze umarł. Pozostawili wtedy zmarłego w tej celi, a o północy przyszli, aby go w lesie zakopać. Jakież było jednak ich przerażenie, gdy wchodząc do celi, umarłego ujrzeli żywym. Chcieli uciekać, lecz on zawołał: „Nie bójcie się, bracia moi, ani nie uciekajcie, albowiem święty Jędrzej do życia mnie przywiódł”. Bili się wtedy zabójcy w piersi z żalem i skruchą i płakali nad grzechami swoimi. Chcieli też zabrać swojego towarzysza z sobą, ale on odpowiedział: „Tu, w tej celi, chcę na zawsze pozostać. Tu chcę Panu Bogu i Jego Świętemu do końca życia służyć”. Dotrzymał słowa i aż do śmierci w wielkiej pokucie tam pozostał. Tak więc święty Jędrzej Żurawek, choć za życia nie pracował nad uświęceniem drugich, po śmierci swej upraszał u Pana Boga nawrócenie się złych ludzi. Modlitwa. Boże, który pozwalasz obchodzić pamiątkę przejścia do nieba błogosławionych męczenników swoich, Andrzeja i Benedykta, daj nam ich społeczeństwa w wiekuistej chwale zażywać. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.